18 sierpnia 1941 roku pod dowództwem generała Andersa rozpoczyna się formowanie polskich sił zbrojnych w ZSRR. 10 tysięcy ludzi z obozów pracy otrzymują wolność. I tak rozpoczyna się niezwykła przeprawa armii polskiej, od Buzułku aż po Monte Cassino. Przez rosyjskie tajgi i pustynie Bliskiego Wschodu, trwająca aż po ostatnie dni na froncie.